Witam wszystkich bardzo serdecznie na losowaniu. Staramy się uhonorować naszych darczyńców, współpracowników, wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wspierają nas w pomocy rodakom na Kresach. Zwłaszcza teraz będziemy pomagać Polakom na Białorusi. Gościmy w pięknych wnętrzach koliby pod na górze w Dżar. Naszą gospodynią jest pani Aneta Marko. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu całego zespołu Czorsztyński. Witam przede wszystkim członków Fundacji Dunajec, którą dzisiaj mamy zaszczyt tutaj gościć, jak również każdego z Państwa. Jak tutaj wspomniał Pan Prezes, znajdujemy się na szczycie góry w Dżar. Kompleks całoroczny, do którego serdecznie Państwa zapraszam, bo jest tutaj co robić zarówno zimą, latem, w zasadzie każdą porą roku. Latem zapraszamy Państwa na szczyt, gdzie mamy smoka, który pilnuje naszych okolic. Zapraszamy na tor saneczkowy czy wyciąg przesyłkowy. Zimą natomiast zapraszamy wszystkich amatorów sportów zimowych, ponieważ jesteśmy zimowym kompleksem narciarskim. Jak tutaj Pan Zbyszek wspomniał, współpracujemy z Fundacją Dunajec, staramy się, mam nadzieję, że jakoś nam to wychodzi. Zachęcam Państwa bardzo gorąco do tego, by współpracować, by być przy Fundacji. Państwo robią tutaj naprawdę mnóstwo dobrej roboty, więc tym bardziej mam nadzieję, że Państwo dołączycie w jakiś sposób. Możemy działać dzięki takim ludziom jak Pani Aneta czy Pani Kasia i naszym młodym wolontariuszom i dzięki Wam możemy wyrobić dużo fajnych rzeczy. Ale przechodząc do naszego losowania, moi drodzy, jak już wcześniej powiedziałem, chcemy uhonorować naszych darczyńców. Nie sposób uhonorować wszystkich, ale wybranych przez los, że tak powiem, dzisiaj postaramy się uhonorować. Los naszych darczyńców Katarzyna będzie trzymać w swoim ręku, a poszczególnych darczyńców wylosuje nasza najmłodsza wolontariuszka. Coś może się przydać aktywnym ludziom, coś, co w zimie na pewno pozwoli ogrzać chociażby herbatkę na biwaku. To trafi dobrze. Tutaj mamy pana Gacparski Robert z Łodzi. Jest aktywnym człowiekiem, także na pewno mu się to przyda. Moi drodzy, następnym upominkiem będą wiersze pani Mieczysławy Fareniak z Dursztyna. Niezwykła pozycja, nie znajdziecie tego w księgarniach. Sama pani Mieczysława była niezwykłą osobą, ratowała Żydów i pomagała społeczności Dursztyna. To trafi piękne. Tutaj mamy pierwszą kobietę, pani Irena Denis z Zawoja. Czyli tutaj nasza koleżanka Irena, przewodniczka, trafi to w jej ręce. Moi drodzy, mamy tutaj kilka prac dosyć ciekawych, rękodzielniczych. To przywędrowało aż z okolic Lublina. Dar od pani Dorcz. I to piękny haft krzyżykowy trafi. Trafi gdzieś na wnętrza ściany do pani Guźniczak Zdzisławy z Mąkoszyna. Pięknie, to pojedzie do Wielkopolski, bo i tam mamy naszych przyjaciół i darczyńców. Przyjaciele po całej Polsce. Tak, to jest piękne właśnie, że w Polsce i już nawet nie tylko w Polsce mamy przyjaciół, którzy nas wspierają. A tutaj piękna praca, dzieło
z warsztatów terapii zajęciowej, tutaj podarowane dla naszej fundacji. I to trafi piękne dzieło trafi. Również do kobiety, do pani Knurowskiej Elżbiety z Nowej Białej. O, pięknie. Następną ciekawą, a może coś do poczytania na długie wieczory. Bestsellerowa książka podarowana nam też przez darczyńców. Trafi. Tym razem mamy pana, pan Tomasz Charewicz z Wrocławia. I będzie się cieszył taką niezwykłą pozycją. Moi drodzy, a może poćwiczymy cierpliwość tym razem, moi drodzy, Urząd Małopolski podarował nam takie puzzle, 500 sztuk. Będzie co robić w długie wieczory zimowe, moi drodzy. To trafi. Kto O będzie ćwiczył proszę, i cierpliwość? tutaj puzzle układać będzie nasza koleżanka, pani Kasia Jucha, która stoi obok mnie. Bardzo mi miło. Przekazuję tradycyjnie do kolejnego Kasia nigdy nie chce od nas nagród, chociaż wspiera nas na różne sposoby. To losujemy dalej. Głosować No jeszcze jeden to losujemy teraz. jeszcze jedna szansa dzięki temu. Darowi teraz będzie, już jest potrójny dar, tak? Bo tu nam podarowali teraz tego tutaj normalnie. Izabela Barbara Olejarz Pruchnik. O, proszę bardzo, trafi to aż do próchnika, moi drodzy. To co, teraz byśmy. A teraz coś słodkiego, moi drodzy. Przyjaciel fundacji, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wileńskiej ma własną pasiekę i podarował taki słoik miodu, taki słoik miodu. Tadeusz Kisiel, pozdrawiamy. Podarował słoik własnego miodu z własnej pasieki. Stolarski Adam z Łodzi. Z Tutaj dla Łodzi. nas No też. i moi drodzy, Łódź jest dosyć aktywna, jeżeli chodzi o Łódź pomoc. jest słodka. Tak, nawet mamy tam jednego z członków zarządu Fundacji Dunajec, Robert Goliński, pozdrawiamy. A teraz, może znowuż jakieś arcydzieło. Moi drodzy, witraż, dzieło przecudnej urody trafi do. Kto Witraż będzie? tym razem trafi niedaleko, bo do Mizernej, do pana Piotrka Puchlerskiego. O, kolega Piotruś Puchlerski też nas pięknie wspiera. To się nie rozbije przynajmniej w transporcie. Dostarczymy osobiście. A moi drodzy, idzie zima. Taki fajny kocyczek miluśki. To trafi Same do. jesienne prezenty, miód, Tak, bo. herbatka, kocyk. Książka, dobra lektura. A kocyk trafi do pana Grzegorza Kwiatusińskiego z Wólki Kozodawskiej. Pięknie dziękujemy za wsparcie. A może teraz zrobimy taki przerywnik. Zimowo. Aktywnie, teraz aktywnie. Spod kocyka wyruszamy, wychodzimy i tutaj nasza pani gospodyni tego miejsca ufundowała Zapraszamy do voucher. Szczeński, dokładnie tutaj zaprasza Państwa do naszego ośrodka na narty zimą. Także już niebawem spodziewamy się zimy, czekamy wszyscy i mamy nadzieję, że Państwo spędzicie ją razem z nami. Jest okazja. No i na nartach pojeździ z nami pani Grażyna Katarzyna Wierczek z Nowego Targu, także po sąsiedzku. Blisko, także super, to trafi do naszej, będzie miała blisko na narty. To co, ci, którzy nie pojeżdżą na nartach, to jeszcze będą sobie mogli w zimowe klimaty poukładać. Tu jest piękne puzzle z takimi właśnie zimowymi klimatami. I układać będzie pani Alina Gawlas, Jastrzębie-Zdrój.
Pięknie. Pozdrawiamy, Alino. I dziękujemy za wsparcie. Jak wszystkim innym. Teraz może Pieniny, piękny album. O pięknym regionie, naszym regionie. I ten piękny album trafi w ręce. Może zobaczymy, kto tutaj będzie się zapoznawał z Pieninami. Miejmy nadzieję, że ktoś z Polski. O, no tutaj też po sąsiedzku. Nie zawsze tak, też. Pani Grażyna Katarzyna Wierczek, Nowy Targ. Super, no to gratulujemy. Moi drodzy. Rękodzieło. Następne piękne rękodzieło, piękny witraż pokażemy, trafi w ręce. Dzisiaj zdecydowanie dominuje Łódź, tym razem pani Marta Pierzchalska. Gratulujemy i dziękujemy pani Marta. Czyli Łódź bardzo aktywna. Tak, bardzo dużo. To jak już się najeździmy, jak już się poukładamy sobie te puzzle, to coś pysznego, inspiracje, smaki gorczańsko-pienińskie. Tutaj staraniem naszej gminy, kół gospodyń wiejskich z naszej gminy wydano taki piękny album i przepisy lokalne. Gorczańskie smaki, gorczańsko-pienińskie. Trafi to... Jakub Lelek, Stary Sącz. Ale proszę, niedaleko, ale na pewno doceni smaki nasze gorczańskie. Rękodzieło. Anioł. Tak, który na pewno pięknie się uśmiecha do naszych darczyńców i trafi to piękne dzieło. I trafi do dobrej, do pani Małgorzaty Kurczak. Gratulujemy pani Małgorzata i dziękujemy za wsparcie. I tu teraz co? Jeszcze pieniny, jeszcze album, jeszcze niezwykły. Jeszcze jeden niezwykły album pieniński i spływ, i tradycyjna uprawa, i fantastyczne plenery. Tym razem nie wiemy gdzie, w którą część Polski, bo mamy tylko nazwisko, a jest to pani Ewa Wilczopolska. A, bo to trafi za granicę, trafi daleko, do Belgii, ja moi drodzy. Może tutaj pani odwiedzi również nas. Na pewno, także moi drodzy i na zakończenie rzecz niezwykła, tutaj mamy pięknie pokazana klawiatura plus myszka, niezwykła dlatego, że jest to dzieło górali. Drewniana klawiatura, drewniana myszka, działające bardzo dobrze. Mamy świadków na to, że działają. Ale już nie robione. Tak, Katarzyna potwierdza. Drewniane, więc dzieło górali. Co prawda nie naszych podhalańskich, ale dzieło górali chińskich, ale, ale działa pięknie. I ta piękna klawiatura, ten zestaw trafi... Do Warszawy. Lucjan Przykorski. Do pana Lucjana Przykorskiego trafi, moi drodzy. Piękne, dziękujemy panu Lucjanowi. I na tym byśmy zakończyli nasze losowanie i serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom. Jak już mówiłem, nie da się uhonorować wszystkich, bo już do grona naszych darczyńców wielu ludzi się przyłączyło. I razem pomagamy naszym rodakom. Teraz skupiamy się na pomocy dla Polaków żyjących na Białorusi.
oni tam no, zaznają cierpienie tylko dlatego, że są Polakami czasem, są prześladowani. Nie z własnej winy, im chcemy nieść pomoc. Obecnie trwająca akcja dedykowana jest właśnie Polakom na Białorusi. Zapraszamy do współpracy, zapraszamy do odwiedzania naszych pięknych okolic i do zobaczenia.